No i 10 tysięcy poszło, niestety, ale słuchajcie ludzie, witam was w kolejnym odcinku. Przed chwilą właśnie wykonałem przelew, bo dopiero co pojechał inspektor budowlany. Tak jest, ponownie zawitał do mnie na gospodarstwo. Ponownie z czyjegoś rozkazu i niestety teraz przerąbał się słusznie. Otóż, panele fotowoltaiczne, które widzicie tutaj na dachu są montowane. Robiła mnie firma rok temu, pamiętacie, co nie? Też nam z Krzychem mocne inwestycje poczynili na tym, żeby no nam po prostu te panele zamontowali. Okazało się, że nie dość, że zdarli na nas, z nas dużo za te panele, to jeszcze się okazało, że właśnie jest problem z instalacją, bo nie jest ona odpowiednio zabezpieczona i doziemiona w jakiś sposób. Więc cóż, że to jeszcze w ogóle stoi. Na ten moment jeszcze z tego co wiem nie mogę wyłączyć, to musi gdzieś tam chwilę postać, dopiero w nocy będzie można, z tego co wiem. No i przecież właśnie Mariusz zapytał, co tu się dzieje. Ten inspektor budowlany, kiedyś oczywiście go z pierwszego odcinka, tam gdzieś pewnie. Jak nie, to mam przy mnie turkę klej, żebyście też zobaczyli jego występ wcześniejszy. No i jest problem taki, że właśnie jest to źle podłączone, nie? Więc póki co, znaczy działa, prąd generuje, ale jest to źle podłożone i trochę się o to boję, bo szczerze, bo oczywiście Mariusz dostał swoje 10 tysięcy za to, żeby mi to przepuścił i że powiedział, że jest ok, ale mam to sobie w własnym zakresie naprawić. Więc co, no będziemy musieli z Krzychem dzwonić po prostu do tej firmy, że no to przerabiała z powrotem, no bo trochę lipa, nie? Na gwarancji niby jest, a jednak tutaj fusiarka odwalona, także no zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że nie jest poważnego i że przyjadę po prostu naprawić, nie? Wiecie co, może zamknę sobie to tutaj. Także tak, ja się nagrywam na YouTubie, słuchajcie też. Miał być Mariusz z nami na odcinku po prostu, ale kamera mi padła, a tak naprawdę to oczywiście nie wiem, co się dzieje, ale Farming Simulator 22 ostatnio przechodzi kryzys, wielki kryzys, ponieważ serwery totalnie nie działają. Robiłem reinstall farminga, usuwałem pliki cache, przeglądałem mody, reinstalowałem samego FS-a i dopiero wtedy mogłem odpalić ponownie farminga, nie? Bo był problem, bo się tam czyścili sobie karty sieciowe, żeby może coś tam jakieś błędy są w nich. Nie, jest wina serwerów tylko wyłącznie, jeżeli ktoś ma z tym problemy. Nie róbcie nic, bo tak jak ja na przykład sobie zrobicie to, że na przykład nie mam już fajnych shaderów, mam tylko teraz takie te niebieskie i jestem na etapie po prostu naprawiania tych shaderów. Może na taki sobie w sumie pogramy dzisiaj, zobaczymy jak wam siądą. One są takie bardzo niebieskie, nie? Ale no zobaczymy, może wam podpasują, nie? Witam wszystkich serdecznie zgromadzonych, oczywiście. Słuchajcie, nie gram też na kierownicy, bo rzecz jasna zrąbało mi się całkiem wszystkie ustawienia w farmingu. No i kierownica tylko teraz skręca i mam zbiegi do czwórki. Tyle, nie? Nawet nie mogę jechać do tyłu, więc wszystko trzeba do was zbindować. Witam serdecznie tutaj, co się teraz witają. Słuchajcie, nie widzieliście jeszcze nigdy Merlo w akcji prawdopodobnie, więc dzisiaj sobie zobaczycie, jak Merlo działa. Ja zasiądę i pojedziemy sobie coś tam ładować, wiecie? Bo wróciłem sobie z gospy ogólnie, wróciłem na gospę z pola. A na polu zostałem tam, została tam moja maszyna. Dlatego, że skończyły mi się ziarna po prostu. Jestem w trakcie siewa kukurydzy i skończyły się ziarna, więc trzeba po prostu je dowieść. Dlatego pojedziemy sobie naszą tutaj maszynką, załadujemy sobie tutaj big bagi i pojedziemy sobie już tam je wysypać, nie? Tutaj powinienem mieć przygotowane KSW i zaraz sobie załadujemy to, nie? Czy one tutaj działają dobrze? Zapalę też działa dobrze, bo trzeba rozszerzyć trochę, nie? Powolutku dojedziemy sobie. O! Trzeba lekutku złapać. No więc zaraz tutaj podłapiemy wszystko i ruszamy na pole. Tam też trochę więcej ja wam wszystkim opowiem. Nie mogę się tutaj jakoś wcelować z tym. Gdzie jest moja no-collision kamera, nie? Kolejny modzi... Ty, prostowanie kierownicy trzeba włączyć jeszcze. O, masz ci los, widzisz to? Gdzie to jest prostowanie kierownicy? Prostowanie kierownicy, to gdzieś tu było chyba, nie? Prostowanie kierownicy? Dobra, naprawiłem, wszystko wiem, o co chodzi, dlatego tak nie mogłem tu właśnie wjechać. No, dobra, więc normalnie mam nowego farminga od początku. Może to i dobrze, bo może będzie trochę mniej odlagowany, ale wątpię, farming zawsze laguje, nie? Także, no.
Wiecie jak to jest, nie? Nie patrzę za bardzo na czat, bo trochę tutaj staram się rozmawiać do ludzi na filmie, ale za chwilkę jak tam będę robić w polu, to coś o nim pogadam, nie? Na pewno też poruszę trochę temat tej kontroli, która tutaj była przed chwilą. No niestety, mówię, nie udało się tego nagrać, a szkoda, bo mieliśmy bardzo fajny pomysł na to wszystko, jak to zrobić, żeby i wam pasowało i żeby nam też się to git nagrało, no ale niestety, no nie poradzę. No jest tak, jest w tym farmingu, że tak to po prostu wychodzi, nie? Nie pytajcie odnośnie co szpakowa, bo jest work in progress od tego, nie? Jeżeli macie pytania odnośnie mapy, większość odpowiedzi jest już na filmie nagrane. Tylko trzeba tam wejść sobie i zobaczyć, nie? Obiecek taki sobie siedzi. Także jeżeli pytacie szpakowo, work in progress. Zawsze tylko i wyłącznie, ludzie. Jakby coś się zmieniło w tym temacie, to bym wam powiedział, na pewno, nie? Dzisiaj nic sprzedam, tutaj nie będę z mapy ukrywać, nie? Dlatego tam zapraszam, na work in progress, nie? Ta seria nie powstaje po to, żeby klepać viewsy, tylko po to, żeby was informować o tym, co się dzieje z mapą, nie? Jeśli nie ma co mówić, to po co mam nagrywać kolejny odcinek bezsensowny, nie pokazywać, że dodałem dwa płoty, nie? No, więc tak to wygląda. A my sobie właśnie jedziemy na pole. Dzięki tego Wojte za suba, bardzo miło. No i właśnie tam na tym polu trochę się może dziać. Ogólnie tak widzicie, jesteśmy praktycznie po siewach. Można by powiedzieć. Zostało nam ostatnie pole właśnie tam, na tym kawałeczku do siania. I można powiedzieć, że to już wszystko. I co? I będziemy mogli zamykać już kwiecień. Widzimy się właśnie na maju i prawdopodobnie w maju będziemy robić już jakieś pierwsze akcje sianakosów, by po prostu coś tam troszkę dla tych krówek uskubać tego sianka, bo siana brakuje. Powoli brakuje siana. To, że tam jeszcze ten MR się trzyma, to w miarę okej, ale ogólnie brakuje, nie? Pojedziemy sobie tędy, nie? Bo tu ogólnie jest wyjazd, tam jest zjazd, to są jedno kierunkowe. Okej. No, także dzisiaj taka oto akcyjka tutaj dla was, żeby może troszkę coś się było pokazać, co się dzieje. No i też takie właśnie dosiewy, jak mówię, też bym chciał wam właśnie pokazywać, przynajmniej gdzie, na którym polu co się dzieje, co nie? No, więc git. Tak, Giernowie, dokładnie tak, też Jankus z ceną tam bardzo mocno współpracuje, chodzi o mapę, także pamiętaj też o nim, że we dwóch działamy, nie? Okej, tu zjeżdżamy. Ale źle się gra bez tego, znaczy ja coraz częściej gram na kierownicy, znaczy na klawiaturze, dlatego, że na kierce nie testuję map, nie? Po prostu, bo mapy, znaczy się, nie? I czasami jest tak właśnie jak teraz, że wszystko jest jednak jakoś tak. Straszny, że kontrast jest z tych kolorów, nie? Tak mi się trochę wydaje, ale może tylko tak mi się wydaje, nie? Dobra, ja to się też zasypiemy. Podniosę sobie. Cofnę się troszeczkę do tyłu. O matko. Dobra, złapało mi chyba. No i git. To co? Może wiecie coś, zrobię jakąś też miniatureczkę fajną, żebyście mieli coś ciekawego. I myślę, że będzie spoko. Dobra. Dobra, jakoś się rozpędza ta nasza maszyna. W miarę powinna pójść, ale zobaczymy, czy da radę. O, to sobie pociąg pojechał, elegancko. Ty, działa mi to? O, działa, dobra, chociaż tyle. Miałem taki pomysł, żeby w ogóle pojechać masajem tutaj w to pole, żeby siać właśnie pole masajem, ale z drugiej strony uznałem, że może troszkę będzie przyginka. W ogóle przyginka to jest to, jak to się kurzy strasznie. I ma trochę mniej się powinno kurzyć, nie? Gdzie ja mam te ustawienia? Matko, idę na wszystko, co robić od początku. Gdzie są siewy? Siewy? Siewniki? Ja jestem ślepy? Siewniki, 200%. To trochę zmniejszymy sobie to. Jeszcze trochę zmniejszymy. Ten modziek na kurz. No dobra, już tak może być. Już trochę lepiej, nie? No, także kukurydza to jest siana. Myślę, że niedługo też tutaj jakieś akcje mogą się pojawić z opryskami, bo i tam mamy pole i tutaj też właśnie ten kawałek jest duży. Także fajnie. Cały czas mam 363 tysiące na koncie, nawet po tych dużych wydatkach. Ale myślę, że to kasa niedługo pójdzie coś fajnego, póki jesteśmy na etapie zgarniania jakby takich pozwoleń na budowy, bo to się szykuje też, nie? Czy mam oświetlenie Jankusa? Aktualnie to nie. Znaczy miałem oświetlenie Jankusa, ale sobie trochę przerobiłem mocno, żeby było pod moje oczekiwania, więc takie trochę Jankusowe, ale dalej to nie jest to moje oświetlenie, które ja miałem wcześniej, nie? Bo to jeszcze miałem z tych filtrów, że korzystałem wcześniej. I one takie... O, to nie. Więc trochę pasowało mi je lekko zrobić bardziej wyblakłe, nie? A tak to będzie wszystko spoko.
O, widzisz, jak nie dobierać shaderów? To znaczy, pytasz mnie, jak nie dobierać? To zależy od ciebie, co ci się podoba, nie? Jak to, że u ciebie wygląda jakieś tam gierka fajnie. No jak na moje, to nawet teraz shader są spoko. Najgorsze było, wiecie co? Moment, kiedy odpaliłem farminga. Oj, tu widzę na mnie ciekawie. Moment najgorszy był, kiedy odpaliłem farminga bez shaderów. Wtedy miałem taki, jest, jak to wygląda strasznie. Miałem szybko coś pomarć, bo nie wytrzymam, nie? Więc farming bez shaderów jest faktycznie bardzo słaby, nie? Ja to pozwolicie sobie jeżdżę. Jeżdżę sobie tutaj akurat na GPS-ie, a to dlatego, że chcę, żeby te rzędy były w miarę równe, nie? Niedługo też ponoć ma wychodzić ten modzik, który dodaje nam te takie bardzo fajne sianie kukurydzy, więc oby jak najszybciej. Ej, czy ja mogę sobie na przykład włączyć takie coś? Czekajcie, bo może troszkę sobie tą gierkę zrobię większe lekutko. Przesadziłem, przegiełem pałę. O! Dobra, też przegiełem pałę. Już troszkę lepiej, nie? Myślę, że farmik lepiej wygląda jak na taką lekutką mgiełką, nie? Taka fajna atmosfera zawsze jest spoko, nie? Ale zamiast shaderów można pobawić się ustawieniami NVIDII. Wow! Co ty nie powiesz? Ustawienia NVIDII, mam wszystko to, co to mówić, nie? Ale ustawienia NVIDII akurat są ciężkie do skalibrowania, bo brakuje sporo efektów, które są w Grishade, nie? Więc wiesz, Przemek, dziękuję za subika, bardzo miło. Czat jak zwykle się psuje, tak. A ten czat w ogóle, ja sobie wyłączę ten czat tutaj, bo tam też czat Twitch był włączony. No, i dzisiaj sobie lecimy. Nie wiem, ile ten czynnik w ogóle wyjdzie, ile będzie go tutaj długości jego całego, a raczej nie chcę robić jakiegoś tasiemca, po prostu pokażę wam, co się stało i poinformować tylko o tym, że właśnie mieliśmy tę kontrolę znowu z tej inspekcji budowlanej. No jak mówię, no, plus taki, że z Mariuszem tam już się trochę znamy, to się szło dogadać i za delikatną opłatą przymknął oko na naszą instalację, ale to nie zmienia faktu, że i tak musimy to zrobić, bo ponoć jest to dosyć poważna sprawa. Już tam nawet upomniałem wcześniej Mariusz, jak był przy oborze i też mówił, że tam jest problem z kablami, ale tam akurat to olałem temat, bo wiem, że tam są kable ok, ale tutaj troszkę mnie to zaniepokoiło, nie? Dobra, więc lecimy. Myślę, że polskie DLC jest nawet ok? Nie, jest polski DLC jest nawet ok. Mi się nawet podoba mi się. Więc wiesz. Zbyt dużo kolorów w tym farmingu tutaj mam. Muszę troszkę sobie dzisiaj to zmienić. Może lekko sobie do shaderki dzisiaj podrasuję. No jak mówię, mam totalny reset FPS-a, bo zainstalamy go sobie na nowo. No i trochę słabo, nie? Czy kuku na ziarno, czy kiszankę? Wiesz co, to jeszcze się zobaczy tak naprawdę, bo ciężko mi teraz na to pytanie odpowiedzieć. Zobaczymy, jak będzie wychodzić z kiszonką. Jeżeli kiszonka będzie dużo, bo zostanie nam na przykład... My często robimy tak, że robimy sobie kiszonkę też z trawy, nie? Na przykład. Ale jest najpierw tak, że musimy najpierw zapełnić sobie magazyny siana. Jeżeli siana mamy dużo, to robimy na kiszonkę. Jeżeli kiszonki jest dużo, to nie robimy na z kukurydzy, nie? Ale wydaje mi się, że teraz no musimy zacząć robić więcej kiszonki z kukurydzy, bo krówki rosną i coraz więcej żrą, nie? Mamy jeszcze trochę tam, mamy jeszcze trochę tych malutkich krówek, więc one też tam muszą się, wiesz, muszą urosnąć, no i potem będą więcej jadły, nie? Cześć Marcin, tam. Czy krzyknę na Maxa? A po co? O, krzyknąć na Maxa. Dobra. Ostatni przejazd właściwie. Myślę, że nawet spoko. Mam gdzieś starą płytę 11 na stryku. Chodzi ci o farminga, tak? Ja akurat farminga 11 nie miałem, nigdy nawet nie grałem za dużo. Znaczy, grałem, ale nie jakoś tak, że często, nie? Może to było kilka godzin max, nie? W 8 więcej, w 9 więcej grałem niż w 13. W 11, przepraszam, mi się pierdzieli wszystko. A w 13 grałem bardzo dużo, nie? To był mój pierwszy taki farming na kompa, bo wcześniej komputera do farminga nie miałem, więc... Znaczy co, może tak sobie... Pojedziemy jakoś tak, żeby to w miarę równo wychodziło. O! Tak, żeby jakoś w miarę, wiecie, lekutko realistycznie było, nie? No, gdzieś tam się trochę tam jeszcze zasieje to, co zostało, nie? Grzegorz Szczepański, siemka, witam serdecznie. Kupę lat?
No jak ci tyle lat nie było, to za ci poradzę, musisz się zaglądać, nie? Ej, chyba jednak na tych na razie będę grał, wiecie, bo na razie takie trochę zbyt niebieskie. Nie? Dobra, pogramy na tych. Chodź pogramy, tak naprawdę zostało mi już końcówka pola. Może jeszcze się tego przejedziemy, gdzieś tam pokażę wam, co na innych polach zostało zrobione. Jakie kawałki pól też mamy, bo trochę tego tu jest. No już to właśnie nawet to jest 73 i... I sam jeszcze kupiliśmy po 73. A, i to malutkie pole tam, gdzie będziemy coś budować, no. Mapa to kolonia, no chyba widać, nie? Tutaj po tym. Cześć, Basz. Bicz, siema. Dzionek spoko, mnie niedzielny. Właśnie nagrałem odcinek jak coś, więc jak najbardziej możecie też coś tutaj napisać. Tak samo ludzie, też napiszcie komentarz ogólnie, co sądzicie tutaj o tej naszej serii, jak ona wam się podoba i czy macie jakieś pomysły na kolejny rozwój. Bo ja mimo, że pomysłów mam dużo, to jednak zawsze fajnie coś tam dowiedzieć się od was, bo może coś macie też fajniejszego. O! Dobra, tutaj zapomniałem, że mam mi traka podłączonego i to też tak nie działać. No nic, dobra, to sobie zajedziemy. Wrócimy sobie na gospodarstwo tak naprawdę już. O, już tam powolutku drogą sobie pojedziemy. No i fajnie, bo tutaj też te wszystkie pola, które widzicie, fajny klimat tworzą. Ja też nie ukrywam, żebym chciał niedługo coś tu zacząć powoli wykupować te pola. No teraz skupmy się na tych polach na starej kolonii, żeby je połączyć jak najbardziej i zrobić coś nowego. Mimo to jednak tu są fajne kawałki, które można by już kupować i one są spoko, na przykład nie wiem jak ta pole tutaj są, nie? To 8.5. To jest taki fajnie szeroki kawałek, na który można by jakąś sobie łąkę włączyć albo coś i też nie wyglądałoby to źle, nie? Więc kto wie, może to właśnie też się kiedyś pojawi na tym polu. Ciągle tam szukamy, nie? Pomysł na rozwój, kup John Deere'a 9620R, a to chyba taki duży ciągnik, nie? No, bez kitu, Dobulek. No to prawda, Krzyku też nie może dobić na serwer, więc są problemy totalne. A nie wiem, jak to będzie z dedykami na przykład, nie? Czy dedyki działają, czy nie działają te dedyki? Też ciężko to powiedzieć, nie? Bo też jak odpalać dedyka, żeby stał sobie serwer i... Nic nie dłubać. Ziewanko mi się zachciało. Trzeba uważać, dobra, powód. Mapa kolonia. Dobra, wyjeżdżamy, sobie troszkę może przypiszemy. Ale sporo poszło tego ziarna. Zobaczcie, że pół zbiornika teraz poszło i wcześniej miałem cały. To nieźle, nie? Nawet w miarę kolaka to poszło. Ale dziwnie gra bez kierownic, nie? Tak się sztywno skręca. Były takie chwasty straszne są, typu on czy nie siał, czy nie będzie siał? Tyle może to pole kupić kiedyś sobie? Właśnie, ale co to pole kupować, to bym poszedł teraz w to wszystko wykupił, nie? A to fajny klimat jest, jak właśnie rolnicy nie mają, więc może sobie zostawię. No ale nic. Wracamy na gospodarstwo i tu właściwie... Pożegnamy się trochę. Wiem, że może materiał jest niedługi, bo dopiero odbiliśmy lekko ponad tam, znaczy lekko 20 minut, ale... O, kurczę. Przecież ciężko mi się skręca, nie? Ale no cóż, jest tak jest. Nie chcę się zaraz bawić w ustawianie kierownicy, więc pewnie jeszcze parę odcinków nagramy dla was. Może już jeszcze bez kierownicy. O, tak sobie stanę. To wszystko fajnie, nie? Dobra, puścimy sobie maszynę. I słuchajcie, dziękuję za odcinek, miło, żeście byli. Zapraszam was na kolejne odcinki z naszej serii, w której być może, że będzie Krzychu, może jeszcze ktoś inny wystąpi. Dajcie znać, co sądzicie. O serii? Nie wiem, cokolwiek. No i co, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie.